Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I o tym mówi nam całe Słowo Boże. Natomiast niektóre miejsca ze Słowa Bożego warto, żebyśmy zauważyli, że są wykorzystywane przez zwodzicieli myśli w celu wzbudzania niepokojów u wierzących. I mamy takie miejsce z Ewangelii Marka, rozdział 3, werset 28. Pan Jezus mówi tutaj: zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone i bluźnierstwa, jakimikolwiek by bluźnili, ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest sądu wiecznego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Tak, widzimy Słowo Boże zapisane w Ewangelii Marka. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim i bluźnierstwa, którymikolwiek by bluźnili, ale kto zbluźniłby przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma przebaczenia, ale grozi mu wieczne potępienie, ponieważ powiedzieli, on ma ducha nieczystego. Zostało to nazwane tak zwanym niewybaczalnym grzechem. Powiedziano nam, że jeśli wierzący popełnia ten grzech, traci swoje zbawienie i nigdy nie może być ponownie zbawiony. To smutne, ale są chrześcijanie, którzy myślą, że są winni tego niewybaczalnego grzechu i że są teraz zgubieni i nie mają nadziei na zbawienie. Pytanie, które musimy sobie zadać, brzmi: czym jest grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu? Po pierwsze, nie każde bluźnierstwo jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Są bluźnierstwa przeciwko komuś innemu, na przykład przeciwko mnie, albo przeciwko tobie, albo przeciwko Panu Jezusowi, albo przeciwko Bogu Ojcu. Pan Jezus powiedział, że nawet jeśli zbluźni się przeciwko Niemu, Panu Jezusowi, to to będzie wybaczone, ale jeśli zbluźni się przeciwko Duchowi Świętemu, to to nie będzie wybaczone. Także grzech jest to szersza kategoria niż bluźnierstwo, czyli nie każdy przypadek grzechu jest bluźnierstwem. Na przykład, jeżeli ja zgrzeszę kradnąc w sklepie, to nie zbluźnię. Czyli nie każdy grzech jest bluźnierstwem. Tak samo bluźnierstwo jest węższą kategorią w ramach grzechu. Czyli jeżeli zgrzeszę przeciwko Duchowi Świętemu, nie bluźniąc przeciwko Niemu, tak jak zrobili to Ananiasz i Safira, oni zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu, okłamując Ducha Świętego, ale nie zbluźnili przeciwko Duchowi Świętemu. Więc tutaj ponieśli śmierć, ale są w niebie Ananiasz i Safira, którzy okłamali Ducha Świętego. Czym jest grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu? Odpowiedź możemy zauważyć w 30 wersecie tego fragmentu z Marka 8, który właśnie przed chwilką przeczytaliśmy. Bo mówili, ma ducha nieczystego. Tak, mówienie ma ducha nieczystego jest tutaj przesłanką. Ponieważ powiedzieli, ma ducha nieczystego. Ma ducha nieczystego. To przypisywanie mocy, która działała w Panu Jezusie Chrystusie, szatanowi. Tak właśnie poświadcza nam to werset 22, że oni tak robili. A uczeni w piśmie, którzy byli przyszli z Jerozolimy, mówili, iż ma Belzebuba i że przez księżęcia diabłu wygania diabłów. Czyli widać wyraźnie. Innymi słowy mówi, że Pan Jezus był związany ze światem podziemnym i przez Niego upoważniony w swojej służbie. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek mógł wymyślić większe bluźnierstwo niż to. Niech ci, którzy myślą, że popełnili tak zwany grzech niewybaczalny, zadają sobie pytanie, czy Pan Jezus naprawdę jest Synem Bożym,
który przyszedł z nieba, aby zbawić grzeszników. Jeśli ich odpowiedź serca brzmi tak, to jest to jasny dowód, że nie popełnili niewypaczalnego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, jakim jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Jaki chrześcijanin kiedykolwiek powiedziałby, że Pan Jezus miał ducha nieczystego? Żaden chrześcijanin odstępczy nie żywi myśli, że Pan Jezus przyszedł ze świata podziemnego, aby wykonać dzieło szatana. To tylko ktoś, coś, co powiedziałby odstępca. Bez względu na to, jak bardzo oddaliłby się od Pana chrześcijanin odstępczy w swojej duszy, dalej gdzieś w głębi jego serca wciąż tkwi szczere przekonanie, że Pan Jezus Chrystus przyszedł z nieba, aby umrzeć za grzeszników, aby umrzeć za Niego. Określiwszy, czym jest niewybaczalny grzech i niemożność jego popełnienia przez prawdziwego wierzącego, chciałbym również śpieszyć stwierdzeniem, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu było grzechem narodowym, popełnionym przez całe pokolenie ludzi w dniu odrzucenia Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest to coś, co obciążało jakąś konkretną osobę, wtedy lub teraz. Takie bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu sprowadziło niewybaczalny wyrok na odstępczy naród żydowski. Poza wierzącą resztką zostali skazani na beznadziejną zagładę, o czym mówi nam Psalm 69, wersety 22-28. I nawet jeśli ktoś dzisiaj powiedziałby obraźliwe rzeczy o osobie Pana Jezusa, nie kwalifikuje się do tego grzechu. Psalm 69, 22-28 mówi tak. Psalm 69, 22-28. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Niechaj stół ich stanie się dla nich pułapką, a ich uczty ofiarne potrzaskiem. Niech zaćmią się oczy ich, aby nie widzieli spraw, by biodra ich zawsze się chwiały. Wylej na nich zapalczywość swoją, niech dosięgnie ich żar gniewu Twego. Niech zagroda ich stanie się pustkowiem, a w namiotach ich niech nie będzie mieszkańców. Bo prześladują tego, któregoś Ty uderzył i pomnażają ból zranionego przez Ciebie. Przydaj winy do winy ich, niech nie dostąpią sprawiedliwości Twojej. I nie jest możliwe dzisiaj popełnić tego grzechu w ogóle. Trzeba było osobiście widzieć Pana Jezusa na ziemi w ciele i to był kluczowy wariant, kluczowa, podstawowa rzecz. Nawet jeśli ktoś dzisiaj powiedziałby obraźliwe rzeczy o Panu Jezusie Chrystusie, o osobie Pana Jezusa, nadal może być zbawiony, jeśli uwierzy w Pana Jezusa, ponieważ Pismo mówi, krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset. Charles Henry McIntosh powiedział, nie wierzymy, aby jakikolwiek grzesznik w tym akceptowalnym roku, w tym akceptowalnym dniu zbawienia był poza zasięgiem przebaczającej miłości Boga i zadośćczyniącej krwi Jezusa Chrystusa. Więc jak sam widzisz, wieczne bezpieczeństwo zbawionych, wieczne bezpieczeństwo wierzących jest zagwarantowane przez Pismo Święte i mamy to Słowo Boże jeszcze bardziej potwierdzone. I dobrze jest, jeśli trzymamy się Go jako pochodni. Niech Bóg Ci błogosławi.